zakupy marcowe, prawie że urodzinowe. To w związku z tym, że przygotowuję się do wystawy mojej, która ma być we wrześniu, w październiku i mam nadzieję, że uda mi się przygotować tyle różnych artystycznych projektów, żeby tą wystawę i ten wernisaż zrobić. W Actionie dwa takie szkicowniki, sketchpad 110 na 165 mm z papierem 120 gram, taki kremowy. Z nich zrobię trzy różne szkicowniki, ponieważ ta grubość jest trochę za dużo dla mnie. Jeden już zmediowałam, więc pokażę Wam, jak skończę. I taki zestaw, ponieważ ja koronek naprawdę mam bardzo dużo, ale spodobały mi się te kolorki i te faktury tych naprawdę są przepiękne, więc stwierdziłam, że wezmę za 4 zł. Naprawdę się opłacało. A teraz, otwarcie. Paczka. Tak, jak już możecie zauważyć, paczka z Empiku. Więc otwieranie paczki. I sprawdzanie, co tam jest w środku. Ja wiem, ale Wy jeszcze nie wiecie. Właśnie wszystko do tego. Coś tutaj. Nie wiem, czy mi się uda to tak ładnie. Jest, udało się. Okej, bo wiecie, te pudełeczka się przydadzą. Proszę bardzo. No i co my tu mamy? Wyjmę z folii szeleszczącej, żeby Wam nie szeleścić i zaraz Wam pokażę. A więc na początek dwa albumy na spirali do scrapbookingu. Wzięłam je dlatego, że jeden jest, już Wam mówię, ten akurat jest kremowy, z okładkę ma pozłacane, wymiar 203x203 i 30 kartek w środku, takich kremowych właśnie, też do zmediowania. No i te kartki już są troszeczkę grubsze. Szkoda, że tutaj nie podali, jakiej grubości jest, ale myślę, że ten papier jest grubszy niż te 120, około 180-200 gram. I drugi, zwykły, bez niczego, wielkości tej samej, czyli 203x203, też 30 kartek, ale kartek kraftowych. I co ja chcę zrobić? Wymyśliłam sobie, że będzie to z jeden z nich, będzie przepiśnik. I stąd też, muszę tutaj zrobić miejsce, stąd też papiery Stamperii. Może ja tak. Stąd też papiery Stamperii Sweet, czyli słodkości. Nie ma ich tutaj dużo i dlatego ja pozwolę sobie poskanować. Kupiłam, to mi wolno. Nosię to mam. Poskanuję sobie niektóre rzeczy, żebym miała. I ten przepiśnik nie będzie typowym przepiśnikiem takim, jak robimy, że sobie wpisujemy różne tam, wiecie, przepisy ręcznie, bo podejrzewam, że te wszystkie nasze przepisy już gdzieś są, albo jest to po babci, albo po mamie, albo sami kiedyś notowaliśmy i wzrokowo już wiemy, jak ten przepis wygląda, co z czym zmieszać. Makaroniki. Nie wiem, czym to się nazywa makaroniki, jak to są ciasteczka okrągłe. Makaron to jest makaron. No więc to będzie ten przepisnik w formie takich kieszonek, w których będziemy mogli te nasze przepisy sobie schować, żeby też nie wybrudzić, więc przed gotowaniem wyjmiemy, kartkę sobie położymy, bo jak wiecie, to te nasze kartki już są od tego gotowania bardzo, bardzo brudne. I zaraz Wam pokażę mój przepiśnik, który już kiedyś... Piękne są te, naprawdę cudowne.
I tak sobie teraz przypomniałam, że robiłam kartkę na osiemnastkę. Jeszcze Wam nie pokazałam. I tam też są słodkości. Dobra, pokażę Wam teraz mój przepiśnik. Tylko dla odważnych. Tak wygląda. Proszę bardzo, już ze starości. Tak wygląda okładka. Schaftowana ręcznie. I on już ma ho, 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 z 10 lat na pewno. I zobaczcie, te wszystkie kartki moje tutaj latają, bo ja co chwilę jak coś znajdę albo od kogoś wezmę, powklejane, więc z gazet. O, widać? Widać, widać. Posklejane, brudne. Tak Wam przelecę. O, na przykład. Mamy tutaj przepis i tu Wam pokażę. Proszę bardzo. No, jak widzicie, przepis był przepisem, a na moją keksówkę o długości 36 cm muszę wziąć połowę przepisu. I już sobie tutaj wszystko opisałam i wiem. Najczęściej robione przepisy. O, pierniczki. I zobaczcie, no, ktoś od kogoś dostałam. Proszę, więc już mam kartkę. Wystarczy tylko mi kieszonka i na przykład wszystkie pierniki będą w jednej. Chociaż ja pierników nie piekę, ale co tam. Także taki przepiśnik będzie zrobiony. To ma też już z 30 lat. Pożółkłe kartki na zimny torcik. Ha, 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 pychotka. To tak się prezentowały moje zakupy skrapowe w Empiku i w Actionie. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i pa, 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 pa.